Zapraszam do oglądania kolejnego filmu na kanale YouTube Alicja. Jeżeli teraz, powiedzmy, mamy określoną wielkość produkcji w 12 miesiącach i mamy przypisane do tego koszty całkowite produkcji, i jak tu na wykresie nam bardzo ładnie wychodzi, że ta zależność układa się w formie liniowej i te punkciki układają się bardzo blisko linii regresji wielkości produkcji od kosztów, co przedstawiłam na oddzielnym filmie, wyjaśniając, dlaczego tak to się ułożyło, jak powstał ten wykres. Teraz możecie zawsze zajrzeć do tego filmu. Możemy obliczyć wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona w sposób na przykład funkcyjny. Jeżeli teraz w dowolnym miejscu w arkuszu wpiszemy równa się i wpiszemy WSP, czyli współczynnik, kropka, i tu odkryję korelacji. Tak, słowo korelacji, to w tym momencie pojawia nam się pole, gdzie mamy wybrać tablicę. Czyli wpisujemy jedne wartości zmiennej, czyli na przykład produkcję. Teraz średnik, wciskamy klawisz koło literki L i zaznaczamy drugą tablicę, czyli w tym momencie drugą kolumnę faktycznie, czyli nasze koszty, jakie mamy. Zamykamy nawiasem całą wartość funkcji i klikamy Enter. To, co nam tutaj wyszło, jest to współczynnik korelacji liniowej Pearsona. On się zawsze zawiera w granicach od minus nieskoń... przepraszam, od minus 1 do plus 1 i wynik tutaj dodatni, czyli powyżej zera, świadczy o dodatniej korelacji, co się zgadza. Większa produkcja to większe koszty. Tutaj te kropeczki układają się rosnąco, a gdyby były tutaj na wykresie w drugą stronę, czyli jakby jak funkcja popytu w dół leciałaby kreska, to by oznaczało, że wraz ze wzrostem wielkości produkcji wartość kosztów maleje. W przypadku kosztów całkowitych to raczej koszty rosną, a w przypadku kosztów jednostkowych to faktycznie koszty maleją jednostkowe, jeśli rośnie wielkość produkcji. My raczej mówimy tutaj o wartości kosztów całkowitych i się zgadza z tym, że korelacja jest dodatnia, bo wynik wyszedł na plusie. A druga informacja, jeżeli wynik jest skrajnie gdzieś około jedynki, czy na minusie, czy na plusie, to mówimy o zależności bardzo wysokiej, bardzo silnej i dodatkowo wręcz można powiedzieć, że jest funkcyjna, czyli układa to się jakby w postaci funkcji, która wynosi y równa się 0,333 razy x minus 18,367. Jeżeli w tym momencie podstawię dowolną wartość x z tego, osiągam wartość, która bardzo podobną osiąga wartość, jak tutaj osiągnięta faktycznie. Dlatego tutaj ta zależność jest od razu, można powiedzieć, funkcyjna, bardzo silna. Nie zawsze tak wychodzi, ale licząc funkcję współczynnik korelacji, którą tutaj Wam wytłumaczyłam, wyjaśniłam, jakie ma argumenty, można bardzo łatwo obliczyć, czy taka zależność występuje, czy też nie. Alternatywnie można współczynnik korelacji liniowej policzyć na zasadzie wzoru kowariancji, takiego papierowego, czyli kowariancja podzielona przez odchylenie na x i podzielona przez odchylenie na y. Jeżeli macie dla mnie, powiedzmy, jakieś zadania do rozwiązania, nie rozumiecie jakiegoś zadania, możecie pisać na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl lub wejść na stronę internetową, którą tutaj mamy podaną i skontaktować się ze mną przez formularz kontaktowy. Pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce.